ale żadnej zemsty, żadnych negatywnych emocji. Polska może być zmieniana na lepsze. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Precz z komuną! Trzeba by było westchnąć, Boże mój Boże, co się na tej sali dzieje? Dajcie tu jakąś muzyczkę. Trzeba po prostu zastosować wybuszony onanizm. Nie przyjedzenie. A co zaszczepiamy naszemu? Bariera wstydu jest tak duża. Co to za jedni? Że niektórym mężczyznom proponuje się oglądanie pornograficznych obrazów. Osoba urodzona w wyniku metody in vitro ma bardzo głęboko, ma takie poważne problemy psychologiczne. Wszystkie młode kobiety chcą robić kariery, w wielu wypadkach dokonują aborcji, w wielu przypadkach stosują różne środki koncepcyjne. Od koncepcji to jestem to ja, rozumiesz? Czy dzieci osób bezpłodnych przenoszą bezpłodność? Ma pan jakieś informacje o wykorzystaniu, może nie, nawet nie w Polsce, ale w świecie niewykorzystanych embrionów w przemyśle farmaceutycznym? Nie farmaceutycznym, tylko kosmetycznym. I naprawdę każdy ma własne sumienie. Mandole! Ale kiedyś na sądzie ostatecznym nie będzie, że mi kazała pani premier.